Five, four, three, two, one, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. W roku 1608 duński producent okularów o nazwisku Hans Lippershey złożył wniosek o patent na urządzenie stworzone z dwóch soczewek oraz tuby, które dawało trzykrotne powiększenie. Rok później Galileusz Galilei usłyszał o duńskim wynalazku i w ciągu kilku dni stworzył swoją udoskonaloną wersję instrumentu. Teleskop Galileusza w pierwotnej wersji dawał ośmiokrotne powiększenie obrazu. Po kilku ulepszeniach udało mu się uzyskać dwudziestokrotne powiększenie. To właśnie Galileuszowi przypisuje się pierwsze obserwacje nieba za pomocą teleskopu. W 1668 roku Isaac Newton zbudował pierwszy reflektor, czyli teleskop zbudowany z luster, a nie soczewek jak w przypadku refraktora Galileusza. Na przestrzeni lat teleskopy były ulepszane oraz powstawały ich nowe typy. Obecnie największym konstruowanym pojedynczym teleskopem optycznym na Ziemi jest ELT, czyli Extremely Large Telescope, którego zwierciadło główne będzie miało zatrważające 39 metrów średnicy. Zostanie on umieszczony na pustyni Atacama w Chile. Największym radioteleskopem jest chiński obserwatorium FAST. Czasza tego powstałego w 2020 roku teleskopu ma 500 metrów średnicy. W tym miejscu przypomnę o moim wcześniejszym materiale dotyczącym radioteleskopu Arecibo. Zapraszam do odsłuchania. Pomimo spektakularnych rozmiarów teleskopów, obserwacje naziemne mają swoje limity, wynikające z obecności atmosfery naszej planety. Migotanie gwiazd na niebie wynika m.in. z tego, że nasza ziemska atmosfera jest mieszaniną gazów oraz pyłów, które zakrzywiają światło gwiazd. Zakłócenia atmosferyczne wpływa na rozdzielczość uzyskiwanych obrazów, jak i na obserwacje ciemniejszych obiektów. Dodatkowo ziemska atmosfera zniekształca lub całkowicie pochłania promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie gamma oraz promieniowanie rentgenowskie, co utrudnia lub całkowicie uniemożliwia obserwacje wszechświata w tych pasmach. W roku 1923 niemiecki fizyk Hermann Oberth w swojej pracy The Rocket into Planetary Space postuluje, że teleskop mógł być wyniesiony na orbitę za pomocą rakiety. W 1946 roku Leon Spitzer napisał pracę o korzyściach płynących z umieszczenia teleskopu w przestrzeni kosmicznej. W roku 1969 National Academy of Science wydało zgodę na realizację projektu Dużego Kosmicznego Teleskopu, w skrócie LST. Po udanym lądowaniu na Księżycu opinia publiczna USA patrzyła coraz mniej przychylnie na finansowanie programów kosmicznych przez rząd, co skutkowało koniecznością obniżenia finansowania kosztów projektu LST. W ramach ucięcia kosztów zmniejszono rozmiar lustra głównego z 305 cm do 238 cm. Zrezygnowano również z części sprzętu badawczego, przeprowadzono mniej testów oraz wyprodukowano mniej części zamiennych. W procesie tworzenia teleskopu podjęto decyzję o uwzględnieniu dużej ilości wymiennych instrumentów badawczych. Wymagania dotyczące tych instrumentów obejmowały zdolność rozdzielczą co najmniej 1/10 sekundy kątowej oraz zakres długości fal od promieniowania ultrafioletowego przez widzialne aż po podczerwień. Wśród instrumentów badawczych znalazły się kamery pozwalające na dostrzeganie słabo emitujących obiektów, kamera szerokiego pola, spektrograf słabo emitujących obiektów, spektrograf o wysokiej rozdzielczości oraz superszybki fotometr. Dodatkowo podjęto decyzję o serwisowaniu oraz ulepszeniu teleskopu na orbicie. Pozwalało to na dodatkowe ucięcie kosztów w przyszłości, ponieważ niwelowało to potrzebę transportu teleskopu za pomocą wahadłowców na Ziemię i ponowne jego wynoszenie na orbitę okołoziemską. Sam teleskop uzyskał w końcu nazwę teleskopu Hubble'a na cześć Edwina Hubble'a, który odkrył istnienie innych galaktyk poza naszą Drogą Mleczną oraz udowodnił również, że same galaktyki oddalają się od nas wskutek ekspansji Wszechświata. W roku 1985 teleskop ukończono oraz był on gotowy do wystrzelenia. It happened just over 1 minute into flight. 1 minute 15 seconds, velocity 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Niestety w roku 1986 doszło do tragedii promu Challenger. Poskutkowało to serią przesunięć wystrzelenia teleskopu, ale równocześnie dało naukowcom czas na wprowadzenie dodatkowych poprawek w naszym kosmicznym oku na Wszechświat. Ulepszono panele słoneczne, poprawiono konstrukcję teleskopu, co miało ułatwić serwisowanie teleskopu podczas misji. Poprawiono również hardware oraz software.
24 kwietnia 1990 roku Prom Discovery z sukcesem wyniósł kosmiczny teleskop Hubble'a na orbitę okołoziemską blisko 550 km ponad powierzchnię Ziemi. Niespełna miesiąc później teleskop Hubble'a przysłał pierwsze zdjęcia, aczkolwiek okazało się, że coś jest nie tak. Zamiast pięknych oraz ostrych obrazów otrzymaliśmy to. Obrazy były rozmazanymi halo świetlnymi. Okazało się, że powierzchnia lustra miała nieznacznie niewystarczającą krzywiznę, co uniemożliwiało precyzyjne skupianie światła. O jakiej nieznacznej krzywiźnie mówimy? O ułamku szerokości ludzkiego włosa. NASA oraz ESA wiedziały, że muszą działać, ponieważ ich kosmiczne obserwatorium, którego samo skonstruowanie kosztowało blisko 2,5 miliarda dolarów, nie mówiąc już o kosztach transportu, desperacko potrzebowało okulisty. W grudniu 1993 roku przeprowadzono pierwszą z pięciu misji serwisowych. Pomiędzy wystrzeleniem a pierwszą misją serwisową inżynierowie oraz naukowcy nie próżnowali. Stworzyli tzw. COSTAR, czyli specjalistyczny zestaw luster korekcyjnych, które miały niwelować efekty wynikające z niedoskonałości lustra głównego. Udoskonalono również kamerę szerokiego pola. Astronauci w trakcie misji serwisowej zamontowali nowe podzespoły i 18 grudnia 1993 roku teleskop Hubble'a przesłał pierwsze zdjęcia, tym razem bez zniekształceń. Druga misja serwisowa odbyła się w lutym 1997 roku. Dokonano wtedy ogólnego serwisu teleskopu. Zainstalowano również nowe instrumenty badawcze, takie jak nowy spektrograf zdjęć, kamerę do badań w bliskiej podczerwieni oraz spektrometr wieloobiektowy. Trzecia misja odbyła się w grudniu 1999 roku i miała za zadanie wymienić uszkodzone żyroskopy, które uniemożliwiały poprawne pozycjonowanie teleskopu względem obserwowanych obiektów. Czwarta misja odbyła się w marcu 2002 roku. W trakcie misji astronauci wymienili panele słoneczne teleskopu oraz zainstalowali nowy instrument badawczy, tzw. zaawansowaną kamerę badawczą, która obserwowała wszechświat od spektrum fal widzialnych aż po głęboki ultrafiolet. Dodatkowo zwiększyła ona ilość pozyskiwanych danych blisko 10-krotnie przy zachowaniu takiego samego czasu naświetlania. Piąta misja odbyła się w maju 2009 roku. Poza wymianą zużytych baterii, żyroskopów oraz komputera pokładowego dokonano wymiany kamery szerokiego pola oraz zamontowano nowy spektrograf umożliwiający Hubble'owi badanie dużych struktur we wszechświecie, jak i procesu powstawania oraz ewolucji galaktyk, gwiazd czy planet. Misja kosmicznego teleskopu Hubble'a była planowana na minimum 15 lat. Teleskop przekroczył wszelkie oczekiwania naukowców, ponieważ w tym roku mijają 34 lata od jego wystrzelenia. NASA oraz ESA nie planują kolejnych misji serwisowych. Do utrzymania Hubble'a przy życiu została wydzielona mała grupa naukowców, którzy nadzorują działanie teleskopu. Z racji faktu braku misji serwisowych, pracownicy obsługujący teleskop musieli pokonać wiele przeszkód, żeby utrzymać teleskop przy życiu. Między innymi opracowali sposób operowania teleskopem za pomocą tylko jednego żyroskopu, czy też w zeszłym roku, podczas awarii komputera pokładowego, przekierowali moc zapasowego zasilacza, co pozwoliło na dalsze prowadzenie badań otaczającego nasz wszechświata. Ponad 1,5 miliona obserwacji.
blisko 184 680 okrążeń wokół orbity okołoziemskiej. Więcej niż 20 000 prac naukowych na podstawie zebranych danych. Przeszło 1 000 000 cytowań w innych pracach. Więcej niż 700 terabajtów danych oraz Nagrodę Nobla z fizyki. To jest właśnie dziedzictwo naukowe teleskopu Hubble'a. Teleskop Hubble'a otworzył nam całe okno na wszechświat. Pozwolił nam poznać procesy powstawania oraz ewolucji galaktyk. Udowodnił nam powszechność czarnych dziur w galaktykach. Wzbogacił naszą wiedzę o cyklu życia gwiazd. Badał atmosferę planet pozasłonecznych. Obserwował zderzenia odłamków komety uderzających w Jowisza. Odkrył nowy księżyc Plutona. Dostarczył nam ultragłębokie pole Hubble'a, które pokazało nam jedne z pierwszych galaktyk w obserwowalnym wszechświecie. Zaprezentował nam soczewkowanie grawitacyjne eksplodujących gwiazd. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale na potrzeby dokładnego opisu odkryć Hubble'a powstanie osobny materiał w przyszłości. 5 stycznia 1972 roku Richard Nixon ogłosił start programu budowy wahadłowców kosmicznych. Ideą idącą za powstaniem wahadłowców była chęć stworzenia statku z dużą przestrzenią magazynową oraz możliwością wielokrotnego użytku. Statki miały dawać możliwość wynoszenia oraz serwisowania satelitów, komponentów oraz innych większych obiektów. Prom kosmiczny składa się z trzech głównych komponentów: orbitera, zbiornika z paliwem oraz silników rakietowych. Podczas startu silniki rakietowe wynoszą statek na pierwszą wysokość wznoszącą. Po około 2 minutach od startu są one odłączane od promu, a orbiter odpala silniki główne, które operują na paliwie ze zbiornika. Po wyczerpaniu zbiornik paliwa jest odłączany od orbitera, który kontynuuje swoją podróż na orbitę samotnie, dostarczając swój ładunek na orbitę okołoziemską. Sam orbiter wznosi się na wysokość od 185 do 643 km. Na przestrzeni 1981 roku do 2011 roku promy kosmiczne wyniosły blisko 1 300 000 kg sprzętu na ziemską orbitę przy łącznej 852-osobowej załodze oraz 135 odbytych lotach. Do rodziny wahadłowców należą Atlantis, Discovery, Challenger, Columbia i Endeavour. Wahadłowiec Discovery jest trzecim kosmicznym orbiterem, który dołączył do rodziny NASA. Po raz pierwszy dotarł do Centrum Lotów Kosmicznych na Florydzie w grudniu 1983 roku. Swój pierwszy lot odbył 30 sierpnia 1984 roku. Dostarczył na orbitę 3 satelity komunikacyjne. W swojej historii odbył 39 lotów. Przebywał w kosmosie łącznie 365 dni i przebył prawie 240 milionów kilometrów, deklasyfikując przy tym wszystkie pozostałe orbitery. Nazwa Discovery nie jest przypadkowa. Na przestrzeni wieków statki morskie, które dokonywały odkryć nowych lądów, nosiły nazwę odkrywców, czyli Discovery. Orbiter Discovery nie odkrywał co prawda nowych lądów, ale został przeznaczony do odkrywania kosmicznego horyzontu, kontynuując morską tradycję. Między innymi z tego powodu został wybrany do wyniesienia na orbitę jednego z największych odkrywców kosmicznego frontu, teleskopu Hubble'a, w kwietniu 1990 roku. Poza konotacjami z teleskopem Hubble'a, orbiter wyniósł łącznie kilkanaście satelitów. Dostarczył również komponenty do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jak i członków jej załogi. Na jego pokładzie przeprowadzono również szereg badań związanych m.in. z zachowaniem mikrobów, w tym przypadku bakterii Salmonelli, w warunkach mikrograwitacji. Badania wzrostu roślin w warunkach mikrograwitacji na podstawie róż, czy też zbierał informacje o wpływie energii słonecznej na atmosferę oraz powłokę ozonową. 9 marca 2011 roku orbiter Discovery wylądował bezpiecznie po swojej ostatniej misji, w ramach której dostarczył na Międzynarodową Stację Kosmiczną robota Robonaut 2, moduł magazynowy Leonardo, platformę ELC, SpaceX Dragon Eye Sensor oraz mniejsze przedmioty, jak na przykład 500 000 podpisów studentów partycypujących w programach kosmicznych, dwa zestawy Lego przedstawiające promy kosmiczne, figurkę Williama Shakespeare'a oraz maskotkę żyrafy ze szpitala dla dzieci w Teksasie. 21 lipca 2011 roku wylądował prom Atlantis. Koniec misji STS-135 był jednocześnie końcem programu lotów wahadłowców. Zbyt duże koszty prowadzenia oraz utrzymania programu, katastrofa promu Challenger oraz Columbia, jak i duże nadużycia bezpieczeństwa doprowadziły do zakończenia tej przepięknej ery podboju kosmosu. W kwietniu 2012 roku orbiter Discovery został umieszczony na wystawie w National Air and Space Museum w Virginii.